Jeśli spodoba Ci się Tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Józef Sheridan Lefanu, Carmilla, część czwarta. Garbus tymczasem, stanowszy po środku dziedzińca, uniósł śmieszny kapelusik i nadzwyczaj ceremonialnie skłonił się, prawiąc nam z wielką swadą komplementy w kuchennej francuszczyźnie i niewiele lepszej Niemczyźnie po czym schwycił skrzypce i, dobywając z nich skoczne nuty, ją śpiewać zabawnie fałszując i z zapałem tańczyć. Wszystko to rozśmieszyło mnie serdecznie, mimo nieustannego wycia psa. Skończywszy, wśród śmiechów i ukłonów, podszedł do okna, gdzie z kapeluszem w dłoni i skrzypcami podpachał płynnie, nie zabierając niemal powietrza w płuca, Wygłosił obszerną pochwałę swych talentów oraz przeróżnych sztuczek i osobliwości, jakimi, jeśli tylko wyrazimy na to ochotę, można nas zabawić. Może jaśnie panienki zechcą kupić ode mnie amulet, skuteczny przeciw upiorowi, który podobno niczym wilg grasuje w tych lasach, rzekł na koniec, zamietając kapeluszem ziemią. Na prawo i lewo ludzie giną za jego sprawą, a ja tymczasem mam tu amulet. Który nigdy nie zawodzi. Wystarczy przypiąć to do poduszki i można śmiać mu się w twarz. Amuletów był to cienki pasek pergaminu, pokryty kabalistycznymi znakami i cyframi. Karmila natychmiast kupiła jeden, a ja drugi. Garbus spoglądał ku nam z dołu, a my patrzyłyśmy nań ze śmiechem, rozbawione. W każdym razie, ja na pewno. Gdy patrzył tak na nas. Coś na moment przykułał uwagę jego czarnych, przenikliwych oczu. W jednej chwili wyciągnął skórzastą torbę pełną dziwnych, stalowych narzędzi. — Spójrz tylko, panienko — rzekł do mnie, wskazując na nie. — Wśród wielu mniej pożytecznych rzemiosł, którymi się param, jestem też biegły w sztuce dentystycznej. — Zaraza na tego psa! — przerwał. — Cicho, bestio! — wyje także że jaśnie panienki nie słyszał ani słowa. Wasza szlachetna przyjaciółka, dama stojąca po waszej prawej ręce, ma bardzo ostry ząb. Długi, cienki, szpiczasty, jak szydło. Ha, ha. Bystry mam wzrok i patrząc z dołu, dostrzegłem to wyraźnie. Jeśli więc przeszkadza on młodej panience, a jak mi się zdaje musi przeszkadzać, jestem do usług. Oto moje narzędzia. Szczypce, pilnik i dłutka. Jeśli panienka pozwoli... Ząbek będzie zaraz zaokrąglony i przytępiony, jak przystało tak młodej i ślicznej osobie. Cóż to? Panienka się gniewa? Czyżbym był zbyt śmiały? Czyżbym ją obraził? Panienka rzeczywiście wyglądała na wściekłą, kiedy cofnęła się od okna. Jak ten garbus śmie tak nas obrażać? Gdzie twój ojciec? Zażądam, żeby dał mu nauczkę. Mój ojciec kazałby go przywiązać do pompy, wychłostać bykowcem i napiętnować rozpalonym żelazem. Cofnęła się od okna, krok czy dwa, usiadła i zaledwie straciła z oczu winowajcę. Gniew jej minął równie szybko, jak wybuchnął. Po chwili odzyskała równowagę i zdawało się, że nie pamięta już małego garbuska i głupstw, jakie wygadywał. Tegoż wieczora, Ojciec, wytrącony z równowagi, opowiedział nam, że znów zdarzył się wypadek, podobny do tych dwóch, które ostatnio zakończyły się tak tragicznie. Siostra młodego wieśniaka z jego dóbr, mieszkająca zaledwie o milę, ciężko zachorowała, zaatakowana, jak twierdzi, niemal w ten sam sposób i teraz powoli kona. Wszystko to, stwierdził jednak, da się wytłumaczyć w zupełnie naturalny sposób. Biedni ci ludzie zarażają się nawzajem przesądami. Wyobraźnia ich tworzy te same przerażające wizje, które nawiedzały ich sąsiadów. Ale już to samo napawa grozo, odezwała się Carmilla. Jak to? zapytał ojciec. Sama myśl o tym, że takie wizje mogłyby mnie nawiedzić, przeraża mnie śmiertelnie. Wszystko jest w ręku Boga, nic nie może zdarzyć się bez jego przyzwolenia i nic złego nie spotka tych, co go miłują. On nas stworzył, on powołał do życia, pod jego opieką jesteśmy bezpieczni. Stwórca Natura, zawołała Karmilla. Wszak choroba nękająca kraj także w naturze ma swoje źródła. Wszystko ma swój początek w naturze, nieprawdaż? Wszystkie stworzenia w niebie, na ziemi i pod ziemią żyją i działają zgodnie z jej prawami. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zapadła cisza, którą po chwili przerwał ojciec. Doktor powiedział, że przyjedzie tu dzisiaj. Chciałbym wiedzieć, co on o tym wszystkim sądzi i co jego zdaniem powinniśmy zrobić. Nigdy dotychczas lekarze nie pomogli mi, powiedziała Karmilla. Byłaś więc kiedyś chora? Zapytałam. Ciężej niż ktokolwiek, odparła, dawno temu? Tak, bardzo dawno. Cierpiałam na tę właśnie chorobę. Zapomniałam już wszystko prócz bólu i słabości. Lżejszych zresztą niż cierpienia, których doświadczałam w innych chorobach. Musiałaś być wtedy bardzo młoda. Owszem, ale nie mówmy już o tym. Nie chcesz. Przecież sprawiasz bólu przyjaciółce. Spojrzała mi czule w oczy, objęła ramieniem i wyprowadziła z pokoju. Ojciec przeglądał jakieś papiery pod oknem. Czemu twój ojciec tak nas nastraszył? spytała Karmila z westchnieniem i lekkim dreszczem. Ależ, Karmilo, to ostatnia rzecz, którą chciałby zrobić. Czy boisz się najdroższa? spytała. Bałabym się bardzo, gdybym przypuszczała, że może mi grozić to, co spotkało tych biednych ludzi. Bała, byś się umrzeć? Oczywiście. Każdy się boi. Lecz umrzeć tak jak kochankowie, umrzeć razem, by potem razem żyć? Życie dziewczyny na tym świecie to żywot gąsienicy, co z nadejściem lata zmieni się w motyla. Lecz zanim się to stanie... Skrępowana swymi potrzebami, przyzwyczajeniami, swą naturą, jest tylko poczwarką, larwą. Czyż tego nie widzisz? Tak zresztą twierdzi monsieur Buffon w owej wielkiej księdze w sąsiednim pokoju. Wieczorem przyjechał doktor i na jakiś czas zamknął się sam na sam z ojcem. Był to biegły w swym fachu, sześćdziesięcioletni człowiek. W peruce z twarzą wygoloną gładko, jak dynia. Z pokoju wyszli razem. Tatuś śmiał się. Słyszałem, jak mówił. No cóż, dziwię się panu, człowiekowi tak mądremu, a cóż pan powie o wielkołakach czy smokach? Doktor uśmiechnął się i odrzekł, kręcąc głową. A jednak życie i śmierć to stany tajemnicze, jakże mało o nich wiemy. Rozmawiając tak, przyszli. Dalej i nie posłyszałem już nic więcej. Wówczas nie rozumiałam, o czym doktor mówił. Dziś wydaje mi się, że wiem. Tegoż wieczora przyjechał do nas z Gracu. Jednokodnym wózkiem, załadowanym dwiema wielkimi skrzyniami, pełnymi malowideł. Syn odnawiacza obrazów, poważny, młody człowiek o ciemnej twarzy. Była to... Dziesięciomilowo podróż, i zawsze, gdy ktoś przyjeżdżał z naszej lokalnej stolicy, zbieraliśmy się wszyscy w holu, wypytując o nowiny. Odwiedziny te, w naszym zamkniętym małym świadku, stanowiły nielada sensację. Skrzynie zostały w holu, posłańcem zajęła się służba, biorąc go na kolację. Następnie, wraz z pomocnikami, uzbrojony w młotek, dłuto i szubokręt. Pojawił się znów w holu, gdzie zebraliśmy się wszyscy, by być świadkami otwierania skrzyni. Karmilla siedziała apatyczna, gdy odnowione, stare obrazy, przeważnie portrety jeden po drugim, ukazywały się wyciągane ze skrzyni. Matka moja pochodziła ze starej węgierskiej rodziny, i większość obrazów, które obecnie miały wrócić na swoje miejsce, trafiały do zamku za jej sprawą. Ojciec miał w ręku spis, z którego wyczytywał kolejne numery, a artysta odszukiwał w skrzyniach odpowiadające im obrazy. Nie wiem, czy było to dobre malarstwo. Na pewno jednak obrazy te były bardzo stare, a niektóre też bez wątpienia ciekawe. Ponadto, większość z nich widziałem właśnie po raz pierwszy. Poprzednio bowiem były niemal zupełnie zatarte przez dym, kurz i czas. – Jest tu jeden obraz, którego treści dotychczas nigdy nie widziałem – powiedział ojciec. – W górnym rogu, o ile się nie mylą, jest wypisane nazwisko – Marcia Karnstein. Jest także data – 1698. Ciekawy jestem, jak on wygląda. Pamiętałam ten obraz. Było to niewielkie malowidło, wysokie na półtorej stopy, niemal kwadratowe, bez ramy. Tak jednak pociemniałe, że nie mogłam rozpoznać, co przedstawiało. Artysta zaprezentował je teraz z wyraźną dumą. Był to obraz doprawdy piękny. Zadziwiał, zdawał się niemal żyć. Ale co najciekawsze, była to podobizna Karmilli. Karmillo, kochanie, spójrz, ależ to cud, to przecież ty, żywa, uśmiechnięta, jakbyś chciała coś powiedzieć. Tatusiu, czyż to nie wspaniałe? Popatrz, widać nawet maleńką plamkę na szyi. Ojciec uśmiechnął się i rzekł. Podobieństwo jest doprawdy niezwykłe. Ku memu zdziwieniu jednak nie uderzyło go to zbyt mocno. Odwrócił się bowiem i zaczął rozmowę z odnawiaczem, który, będąc na swój sposób artystą, ze znajomością rzeczy, opowiadał o obrazach, które dzięki jego sztuce znów nabrały życia i kolorów. Ja natomiast, im dłużej wpatrywałam się w obraz, tym bardziej byłam zdumiona. Czy pozwolisz mi zawiesić go u siebie, ojcze? Poprosiłam. Oczywiście, kochanie odparł z uśmiechem. Cieszę się, że widzisz to podobieństwo jest widocznie piękniejsze niż przypuszczałem. Karmilla zdawała się nie zwracać uwagi na te komplementy. Wydawało się, że w ogóle ich nie słyszy. Swymi pięknymi oczyma spoglądała na mnie spod przymkniętych powiek i w zamyśleniu uśmiechała się jakby w ekstazie. Teraz dopiero widać napis w rogu, powiedziałam. Popatrz, Carmilla, to nie Marsja. Litery są chyba złote, a imię brzmi Mirkalla, hrabianka Karnstein. Nad napisem jest mała korona, a pod nią data. Anno Domini 1698. Pochodzę z rodu Karnsteinów. Moja matka nosiła to nazwisko. Aha. Odezwała się nieobecnym jakby głosem. Ja także wywodzę się z tego rodu, choć to bardzo dalekie i bardzo stare pokrewieństwo. Czy jacyś Karnsztajnowie żyją jeszcze? O ile wiem, nikt, kto by nosił to nazwisko, ród ten wyginął w czasie jakiś zamieszek dawno temu, ale ruiny zamku Karnsztajnów leżą zaledwie o trzy mile stąd. Jakież to ciekawe, odrzekła, wciąż owym dziwnym głosem. Lecz spójrz, jaki piękny księżyc! wyjrzała przez uchylone drzwi holu. Czy nie zechciałabyś się wybrać ze mną na przechadzkę, popatrzeć na drogę i rzeczkę? Jest dziś tak samo, jak owej nocy, kiedy przybyłaś do nas, powiedziałam. Carmilla uśmiechnąwszy się, westchnęła. Potem wstała i objęte ramionami wyszłyśmy obie na dziedziniec. W milczeniu podeszłyśmy wolno w stronę zwodzonego mostu, skąd rozpościerał się przepiękny widok. A więc Myślałaś o owej nocy, której tu przybyłam, szepnęła. Czy cieszysz się, że jestem z tobą? Ogromnie, najdroższa, odparłam. I poprosiłaś o obraz, który, jak ci się wydaje, przedstawia mnie, żeby zawiesić go u siebie, szepnęła z westchnieniem, tuląc się do mnie mocniej i wsparła głowę na mym ramieniu. Jesteś romantyczna, Carmillo, powiedziałam. Gdy kiedyś opowiesz mi swoją historię, na pewno będzie w niej jakaś wielka miłość. Ucałowała mnie w milczeniu. Jestem pewna, Carmillo, że byłaś zakochana, i teraz kryjesz w swym sercu jakieś uczucie. Nigdy nikogo nie kochałam i nigdy nie pokocham, szepnęła: Nikogo, prócz ciebie. Jakże pięknie wyglądała w księżycowym blasku. Rzuciła mi dziwne, nieśmiałe spojrzenie i kryjąc twarz w mych włosach, westchnęła, gwałtownie, jak gdyby tłumiąc szloch. Jej drżąca ręka wtuliła się w moją dłoń. Czułam, jak miękka skóra jej policzka płonie tuż przy mojej twarzy. Kochana, kochana, szeptała, żyję w tobie, a moja miłość jest tak wielka, że cię zabije. Wyrwałam się z jej uścisku. Popatrzyła na mnie wzrokiem, z którego cały żar, całe napięcie uleciało. Twarz jej była apatyczna, bez wyrazu. Czuję chłód w powietrzu. Odezwała się sennym głosem. Mam chyba dreszcze. Czyżbym zasnęła? Wracajmy. Wracajmy prędko. Źle wyglądasz, Carmillo. Nie jest ci słabo? Będziesz musiała napić się wina. Chętnie, ale już mi trochę lepiej. Zaraz wszystko będzie w porządku. Daj mi wina, dodała, gdy podeszłyśmy do drzwi. Ale popatrzmy jeszcze przez chwilę może to po raz ostatni oglądam z tobą księżyc. Jak się czujesz, Karmilo, Czy naprawdę lepiej? zapytałam. Zaczęłam się nagle lękać. Czy nie została porażona atakiem owej dziwnej choroby, która, jak powiadano, Szalała w okolicy. Tatuś byłby ogromnie zmartwiony, powiedziałam, gdyby okazało się, że czując się źle, nic nam o tym nie mówisz. Mamy tu bardzo dobrego lekarza, znasz go. Był dziś u Tatusia. Wiem o tym. Wiem, jacy wszyscy jesteście dla mnie dobrzy, ale doprawdy, najdroższa, czuję się zupełnie dobrze. To nic poważnego, to tylko lekkie osłabienie. Powiadają, że jestem delikatna. Trudno mi zdobyć się na wysiłek. Męczy mnie spacer, łatwy dla trzyletniego dziecka. Czasami jeszcze i te mizerne siły mnie opuszczają, i wówczas nadchodzi to, co ujrzałaś przed chwilą. Ale na szczęście z łatwością wracam do sił. W jednej chwili znów jestem sobą. Spójrz, już czuję się dobrze. W rzeczy samej tak było. Rozmawiałyśmy długo. Karmilla była niezwykle ożywiona. Owego wieczoru nie wracałam już do tego, co nazywałam przypływami jej namiętności. Mam tu na myśli jej szalone słowa i spojrzenie, które przyprawiały mnie o zakłopotanie, a nawet przestrach. Tejże nocy jednak wydarzyło się coś, co skierowało me myśli na zupełnie nowe tory. A nawet, jak się wydaje, wstrząsnęło Karmillą. Na krótko, pobudzając jej. Zwykle uśpioną energię. Wróciłyśmy do salonu, podano nam kawę i czekoladę, a Carmilla, choć nie tknęła napojów, zdawała się znów być sobą. Madame i mademoiselle de la Fontaine przysiadły się do nas z kartami. Grałyśmy właśnie, gdy do pokoju wszedł ojciec na swą, jak mawiał, obowiązkową herbatkę. Gdy gra dobiegła końca, Usiadł on na kanapie obok karmili i znutą niepokoju w głosie zapytał ją, czy od czasu przybycia tu miała jakieś wiadomości od matki. Zaprzeczyła, spytał czy nie wie, gdzie można by ją listownie odnaleźć. Nie mogę mu powiedzieć, odparła dwuznacznie. Myślałam jednak o wyjeździe. Zbyt już nadużyłam pańskiej dobroci i gościnności. Sprawiłam panu już dosyć kłopotu. Myślałam więc, by wynająć jutro powóz i ruszyć w ślad za matką. Wiem, gdzie ostatecznie będę ją mogła odszukać, choć na razie muszą o tym milczeć. Ależ nie wolno ci nawet myśleć o czymś takim, wykrzyknął ojciec ku mojej ulce. Nie chcemy cię stracić. Nie, nie pozwolę, byś nas opuściła, chyba że pod opieką matki, której życzeniem było, abyś pozostała u nas do jej powrotu. Cieszyłbym się bardzo, gdybym wiedział, że miałaś od niej jakieś wiadomości. Wieści o postępach owej tajemniczej choroby, grasującej w naszej okolicy, są coraz bardziej alarmujące. Zrozum więc, nasza piękna przyjaciółko, że nie mając żadnych wskazówek od Twojej matki, czuję na sobie ciężkie brzemię odpowiedzialności. Zrobię jednak wszystko, co będzie w mojej mocy. Jedno jest pewne, nie możesz nas opuścić bez wyraźnego polecenia matki. Zbyt bolesne byłoby to dla nas rozstanie, byśmy tak lekko mogli wyrazić na nią zgodę. Stokrotne dzięki za pańską gościnność, odparła Carmilla, uśmiechając się zmieszana. Jesteście dla mnie wszyscy tak dobrzy. Rzadko byłam w życiu tak szczęśliwa, jak w tym pięknym zamku, pod pana opieką i w towarzystwie pańskiej uroczej córki. Na te słowa. Ojciec staromodnym obyczajem złożył na jej dłoni pocałunek, uśmiechnął się przy tym wyraźnie ucieszony jej słowami. Jak zwykle udałyśmy się z Karmillą na górę, do jej pokoju, gdzie rozmawiałyśmy podczas gdy ona przygotowywała się do spoczynku. Jak myślisz, zapytałam po chwili, czy kiedyś zaufasz mi w pełni? Zwróciła się ku mnie z uśmiechem, milczała jednak, choć... Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Wiem, nie odpowiesz, bo nie możesz odpowiedzieć po mojej myśli. Nie powinnam cię była pytać. Ależ możesz mnie pytać o wszystko. Kocham cię tak bardzo, że nie powinnam mieć przed tobą żadnych tajemnic. Wiąże mnie jednak przysięga surowsza niż śluby zakonne. Nie ośmielę się więc zdradzić w mojej historii nawet tobie. Ale wkrótce... Nadejdzie czas, gdy o wszystkim się dowiesz. Będziesz mnie uważała za okrutną, za samolubną, ale miłość jest zawsze zaborcza. Im jest gorętsza, tym bardziej zachłanna. Czyż nie widzisz, jaka jestem o ciebie zazdrosna? Musisz pójść ze mną aż do kresu, do śmierci, kochając mnie, albo nienawidząc, ale musisz pójść ze mną, nienawidząc w godzinie śmierci i potem. Mimo, że z pozoru jestem beznamiętna, nie znam słowa obojętność. Przestań, Carmillo. Znów wpadasz w szaleństwo, wtrąciłam pośpiesznie. Wiem, że jestem głupią, niemądrą dziewczyną, kapryśną i pełną humorów. Dla ciebie jednak spróbuję mówić jak mężczyc. Przekład Maciej Kozłowski Czytał Jacek Brzezowski